Pociągu podmiejskim są dwa rodzaje pasażerów. Zwycięzcy, którzy siedzą, i przegrani, którzy muszą stać. Oto opowieść o legendarnym kierowniku działu, który nigdy nie poniósł klęski w walce o miejsce siedzące. To był Ryusei Kacho. Szanowni Państwo, przedstawiamy pociąg ekspresowy do miasta Szczęścia. Pociąg zatrzymuje się w Brzoskwiniowym Wzgórzu, Nowym Mieście, Mieście Radości i Wesołej Rzece. Pociąg pośpieszny wjeżdża na peron trzeci. Proszę odsunąć się od toru. Prosimy o zachowanie ostrożności. Proszę się nie pchać po kolei, proszę. Wszyscy się zmieszczą. Uwaga na drzwi. Ludzie, nie pchajcie się. Co to, meteor? Nie, to kierownik. Widzę miejsce. Podobno jest taki, który zawsze znajduje miejsce siedzące. Mój Boże, to on? To słynny Ryusei Kacho. A to automatyczna Maria. Żaden mężczyzna nie oparł się jej wdziękom i każdy automatycznie usuwał się, żeby usiadła obok niego. Stąd wzięło się jej przezwisko. Dzięki, skarbie. Jak się masz? To doskonałe słuchawki. Raczej nie z twojej półki, Kacho. Odczep się. Następny przystanek, Wesoła Rzeka. Otwierają się drzwi z lewej strony. Słowo daję, już cię gdzieś widziałam. Przepraszam. Co jest? Muszę obejrzeć twoje buty. Wiedziałam, platformy. Ty jesteś zaginioną gwiazdą japońskiego rocka. Marilyn Denjiro. Marilyn Denjiro z zespołu Biały Zaprzęg. Uwielbiałam was. Bzdury pleciesz. Czyżby?
Chcę znów usłyszeć, jak śpiewasz. Wyzywam cię na pojedynek. Jeśli wygram, zaśpiewasz, a jeśli nie, dam ci spokój. Nic nie wiem o tym piosenkarzu. Ostatni pociąg w piątek, tak zwany pijak, stoi. Chcę znów usłyszeć, jak śpiewasz. To już przeszłość. Marca, stacja Tanabota, godzina 23:33. Byłeś dla mnie całym światem. Jesteś zdecydowana? Zaśpiewasz dla mnie gwiaździste kwiaty? Odstawiamy pociąg do miasta szczęścia. To ostatni pociąg w dniu dzisiejszym. Prosimy cofnąć się za białą linię. Podjeżdża ostatni pociąg do miasta szczęścia. Uwaga na drzwi. Kaczo niczym meteor, a Maria jak wiosenny wiatr rzucili się ku jedynemu wolnemu miejscu. Wygra! Jest! Puść mnie! Pokonali stratosferę, osiągnęli pierwszą prędkość kosmiczną i drugą prędkość kosmiczną. Weszli na ziemską orbitę. I ponownie weszli w atmosferę. Palę się! Teraz! Ekspresowy cios. Międzymiastowy atak intelektualny. Nie! Jadą państwo ekspresem do miasta szczęścia. Prosimy nie opuszczać pociągu. Gdy pokonasz przeciwnika, zajmij upatrzone miejsce. Musiałem skorzystać z tej taktyki. Wybacz mi, Mario. Żegnajcie gwiaździste kwiaty. Przykro mi, ale Merlin D. już tego nie śpiewa. Co? Nie szkodzi. Mam tu nowy kawałek. Nowy kawałek? Włącz. To jest... Uważaj na drzwi, kochanie, bo zmiażdżą cię na placek. Hmm.
To niezapomniany głos Merlin Denjiro. Kacho! Dość kłamstw. Tylko łamagi stoją. Więc to naprawdę ty. Już wiem, czemu jesteś niepokonany. Brawo dla tych państwa. Chłopu w podmiejskim pociągu walczy. Jeśli miejsce zobaczysz, skacz, bo siedzące miejsce to raj. Zapamiętam ten wieczór. Nic się nie zmieniłeś. Trochę zardzewiałem. To był wspaniały wieczór i jedyny, kiedy Rusei Kacho nie siedział, wracając do domu. Trzymaj się, Kacho, jesteś mistrzem. Wyśpij się i odzyskaj siły. Powodzenia, Rusei Kacho. Wersja polska na zlecenie kanału Plus, Pan Film Studio. Tekst Anna Wichlińska-Kacprzak. Czytał Janusz Szydłowski.